Siema, mokre łapska, biały człowiek na czarnym tle. I już cała poprawność polityczna poszła się już po filmie. Dobra, po samym tytule chyba wiadomo, o czym będzie. Film będzie składał się z dwóch części. I ja nawet nie wiem, która będzie wyświetlona pierwsza, a która będzie wyświetlona druga. Więc... A może będzie pocięty, może w środku będzie trochę, a może to właśnie tak zrobimy. Co ja mam dzisiaj do powiedzenia? Takimi szkolno-własnymi słowami, jak to zwykle ja, uważam, że robienie testów sprzętu zaraz po wyciągnięciu z pudełka nie jest warte funta kłaków. Najwyżej powinno się to nazywać odpudełkowanie, unpudełking, pierwsze wrażenie, takie tam, tam. Dziś będzie o tym właśnie urządzeniu. Jest to multifotometer. Tak ma napisane na pleckach. Plecki się palcują. I tak go, czyli po prostu fotometr. Nie spektrofotometr, nie fotospektrometr, nie tam, nieważne. Mam to urządzenie od listopada, a dzisiaj mamy, który dzisiaj mamy? 14 stycznia, połowa stycznia, druga dekada stycznia, więc mam już to ustrojstwo jakiś czas. Tutaj tak, o, tak, tak powinno. Nie płacą mi, że nie będę tego trzymał tak wysoko. Wydaje mi się, że już jestem w stanie jakąś tam konkretną opinię na temat tego ustrojstwa wyrazić oraz mam w sumie dwie kluczowe wiadomości. Jedną złą, drugą dobrą. Jedną złą, drugą złą. Od której by tu zacząć? Od złej. Bardzo wiele opinii napotkałem na temat tego, że teraz to już będzie wszystko lekko, łatwo i przyjemnie, że to mnie, akwarystę, wyręczy z tych kropelek, z tego tam, z tych fiolek, z tego wszystkiego, czego w testowaniu wody w akwariach po prostu robić nie lubimy. No i... No, no, według mnie można sobie tą informację wsadzić między bajki. Otóż tak nie jest. Co robi to? To urządzenie, po pierwsze, jest instrukcją, można powiedzieć, jest instrukcją obsługi odczynników do robienia testów wody, ale to spokojnie, dojdziemy sobie do tego. Jest to przede wszystkim urządzenie, które wyręcza nas z jednej zasadniczej rzeczy, z którą wielu akwarystów ma problem. Po wykonaniu tych wszystkich kropelek, szpatułek, srółek i tak dalej, i to dokładnie, to dokonuje za nas odczytania wyniku. I jest to moim zdaniem rewolucyjne na tyle, że tłumacząc to w przełożeniu na moje doświadczenia, chodzi o to, że kiedy ja już się nauczyłem robić testy, załóżmy powiedzmy na NO3, kiedy już się mniej więcej nauczyłem, ile w tej wodzie NO3 jest wymagane, ile w tej wodzie jest ok i ile w tej wodzie jest za dużo, ile jest zbędne i to and so, to dokładność badania testami kropelkowymi ja sobie określałem całkiem precyzyjnie. Natomiast co oznaczało precyzję w moim przypadku? Byłem w stanie określić, czy tego powiedzmy NO3, ale to jest tylko przykład, czy jest 0, czy jest 5, czy jest wykrywalny, czy jest niewykrywalny. Natomiast nigdy, kiedy test, powiedzmy, okazywał się być wykrywalny, to ja już nigdy tak na dobrą sprawę nie wiedziałem, czy to jest 2,
a może cztery. To był ten mój przedział. Ja i tak, ja nie miałem nigdy problemów z odczytywaniem kolorów. Są tacy, którzy mają olbrzymie problemy z odczytem koloru, różnicy koloru na teście pomiędzy 5 a 25. Tu już jest problem. Ja przynajmniej przyznam się, że trochę nie rozumiem. To znaczy, no, ja widzę te kolory, ale jestem w stanie uwierzyć, że ktoś ma z tym problem. W tym momencie przychodzi takie urządzenie z dziurką i tam się pcha fioleczkę i to urządzenie już za nas bada wynik. Natomiast jeżeli akwarysta myślał, że te wszystkie kropelki i dokładność pomiaru i dokładność dozowania tych wszystkich reagentów go ominie, to jest w grubym błędzie. Na przykład mam tutaj tylko poglądowo trzy przykładowe odczynniki testów do Exaqua. To jest NO3, metoda Z210. Można sobie na dwa sposoby tym czymś badać, natomiast zobaczmy, co jest w środku. Nightmare. To samo, co było w zwykłych testach kropelkowych. Jest fiolka, jest odczynnik numer 1, odczynnik numer 2, blablabla, szpatułeczka. Wygląda to jak przy normalnych, zwykłych testach kropelkowych, bo to są trochę inne, ale zupełnie takie same testy kropelkowe jak dawniej. Co tu mamy? Żelazo. Metoda Z410, approximately 30 test, czyli 30 testów pi razy oko. No i co tu jest? O, wypadło temu misiu oko. Jest fiolka, jest reagent, jest szpatułeczka, łyżeczka. Nadal niestety musimy się z tymi kropelkami pierdolić. Ale tutaj to już jest w ogóle ciekawa historia. To jest test na GH. I wszyscy ci, którzy przyzwyczaili się do testów GH, że to jest tylko jeden odczynnik, jedna fiolka, pik, 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 pik i mamy wynik, tak? No to uwaga. To jest po prostu, to przeraża na początek. Jeden odczynnik, drugi odczynnik. Szczykawa. Jakby tego nie dość było, fiolka. Jeszcze taka, nie wiem, czy to widać dokładnie. To tutaj, o tak. Taka dzida na szczykawę. O. Takie coś. To, jak ja to wyciągnąłem z pudełka, to się złapałem za głowę. Mówię, kurde, to miało być łatwiej. To miało być fajniej. A tu nic fajniej nie będzie. Także rozczarowałem już? No to fajnie. Urządzenie jest drogie jak jasna cholera. Długo się biłem z myślami, czy to jest warte tych pieniędzy. Myślę, że gdyby takie coś było bardzo szeroko rozpowszechnione oraz gdyby firmy, no bo producentem Exaqua jest firma Zeolek, nie jest to chyba żadną tajemnicą. Ciekawostką jest tylko, że codziennie, tam gdzie to urządzenie powstało, ewentualnie zostało wymyślone, codziennie przejeżdżam około 100 metrów, ale łapska do rzeczy, bo to jest w sumie nieistotne. Przyszedł dzień, w którym zdecydowałem się za namową, jakby nie było, znaczy nie tyle za namową, co będąc wiedziony pozytywnymi opiniami na temat tego urządzenia poprzez ich posiadaczy już, dałem się przekonać i sobie to kupiłem. Co w tym jest takiego zarąbistego? Ano to, że to jest dla takich frików jak ja, jak morszczaki. Zmierzam tutaj do tego, że jeżeli dopiero zaczynasz z akwarystyką i generalnie to, co to urządzenie ci pokaże w tej wodzie,
nic ci nie mówi, jeżeli ci pokaże, nie wiem, 15 ppm potasu, jeżeli ci pokaże 25 ppm, jeżeli ci pokaże 0,4 żelaza, jeżeli ci pokaże 7 ppm NO3, NO2, sratatata. Jeżeli tobie te cyfry nic nie mówią, to to urządzenie jest ci właściwie na nic. Natomiast jeżeli ktoś się bawi w akwarystykę taką już precyzyjną i naprawdę go interesuje, co ma w wodzie i to dokładnie, to od 3 miesięcy próbuje to urządzenie zagiąć. Próbuje w nim znaleźć słabe strony. I co prawda znalazłem, ale to właściwie nie jest kwestia urządzenia, jest to kwestia instrukcji obsługi oraz filmów na temat, jak robić poszczególne rzeczy. Kiedy to już się pojmie, wszystko staje się w miarę czytelne, klarowne. I co najważniejsze, to mi pokazuje nie przedział typu 5, 10, 15, 10, 20, 30. To mi pokazuje, jeżeli jest 5,5, dajmy na to azotu, potasu, czego tam, to z dokładnością do połowy ppm-a rzeczywiście jest 5. Przekalibrowałem to na wszystkie możliwe sposoby, jakie tylko mogłem zrobić w warunkach domowych. Nie chciało się dać to zagiąć. Natomiast wcale te testy nie idą szybciej. Uważam, że zajmuje mi to bardzo podobny czas niż na kropelkach. Jedynie co najcenniejsza rzecz to jest ten taki naprawdę, naprawdę konkretny wynik. Z dokładnością, no powtarzam się, ale z dokładnością gdzieś tam do 0,5 ppm. Jeżeli jest 7, to mi pokazuje w granicy 6,5-7,5. Jeżeli badałem to na NO3 na wodzie kompletnie jałowej RO, w temperaturze nawet pokojowej pokazało 0,2. Także no, jeżeli samo urządzenie deklaruje jakby dokładność pomiaru na zasadzie do połowy ppm-a, to według mnie po tych 3 miesiącach muszę się tutaj przyznać, że no muszę się z tym po prostu zgodzić. Nie potrafiłem w tym znaleźć błędów. Jeżeli błędy się pojawiały, to później pokażę. Zrobię dzisiaj test GH, jak to się robi. I jeżeli wychodzi błąd odczytu, to okazuje się, że jest on tylko i wyłącznie błędem, który ja wykonałem w dozowaniu odczynników. Co fajnego jest w tym również, nie trzeba się kompletnie uczyć instrukcji obsługi tych odczynników, dlatego że kiedy wchodzimy sobie w każdą kolejną metodę, tam jest przycisk, to jest najprawdopodobniej dokładnie ten niebieski przycisk. Wciskamy sobie to, przycisk podpisany guide, czyli poprowadź mnie z oleku po meandrach tych wszystkich kropelek. Urządzenie krok po kroku mówi ci dokładnie, co masz zrobić. Każdy krok przechodzisz strzałką dalej. Także no to jest takie gamonioodporne, nie trzeba się tego uczyć. Jedynie co, to trzeba no ze zrozumieniem czytać, co to urządzenie ci tam mówi. Fajne jest również to, że nie trzeba sobie pisać na karteczce tych wszystkich pomiarów. Jeżeli robimy testy raz na tydzień, jest pacior bodajże nawet ten. Który, o właśnie, nie wiem czy widać. Record, wciskamy, pomiar zapisany. Oczywiście ja to robię w tym momencie kompletnie na sucho. Przycisk guide, o którym wcześniej mówiłem, wciskamy. I zaczyna się cały tutorial, co robić krok po kroku. To jest spoko, to jest fajne. Co jest niefajne? Chociaż jest to właściwie rzecz drugorzędna. Ładowarka na jakiś taki starego typu złącze, nie jest to USB-C, na jakiegoś typu złącze, typu stara Nokia jakaś. Także oryginalny kabel do ładowania, jak zgubimy, no to jest kłopot, ale to
No żaden kłopot, w przestawie dostajemy kabel. No, no gorzej jak się popsuje. Ale to myślę, że gdzieś tam w sklepie z telefonami komórkowymi coś się dobierze. Kiedy włączymy, no muszę o tym powiedzieć, to jest kompletnie nieistotne, ale muszę o tym powiedzieć. Kiedy włączymy i zobaczymy ten wyświetlacz, pobawimy się chwilę tymi paciorami, to mamy wrażenie, jakbyśmy w 2001 roku odpalili jakiegoś takiego starego Siemensa albo Sony Ericssona. Co też daje jakiś pogląd, jak skomplikowane, jak drogie oprogramowanie zostało w tym użyte, więc no, w pierwszym momencie wydaje się to takie trochę niby zajebista zajebistość, a otwieramy to, włączamy i takie kurde, mamy podróż do przeszłości 20 lat wstecz. Tyle. Są dwa rodzaje tego urządzenia. Ja mam trójeczkę, tą Pro 3, jest Pro 6. Czym się różni Pro 6 od Pro 3? Do Pro 3 kupujemy odczynniki Exaqua, a do Pro 6 możemy sobie używać odczynników JBL-a, Hanki, Sery i innych kompletnie różnych testów. Jest to zaskakujące, bo raczej wszystkie firmy robią na takiej zasadzie, że jeżeli moje, to tylko moje, a jednak Zoolek otworzył se web trochę na to, że można w tej droższej Pro 6 wersji używać sobie, załóżmy, reagentów Hanki czy innych firm. Jest to w dzisiejszych czasach dosyć mocno zaskakujące. Ja jestem mimo wszystko zadowolony, że to kupiłem. W tle widzimy akwarium, które, no mówiąc najszczerzej, prowadzę w tej chwili według tego, co mi to urządzenie mówi. Niech obrazek mówi sam za siebie. Zawsze można lepiej, ale gorzej też można. Wydaje mi się, że jest to dla takich wariatów jak ja bardzo pomocne urządzenie. Niemniej jednak uważam, że jeżeli nie posiadasz wiedzy teoretycznej, jeżeli nie posiadasz wiedzy takiej z zakresu podstaw, to niestety nie bardzo ci się to przyda, bo jest to tylko urządzenie. Tak na dobrą sprawę decyzję podejmuje człowiek, co zrobić w akwarium, a nie tego typu ustrojstwa. Także jeżeli ktoś sobie pomyśli, że wydam dużo siana i to coś za mnie poprowadzi akwarium i będzie git, no to się rozczaruje. Jeżeli ktoś myśli, że to urządzenie zrobi za niego wszystkie te kropeleczki i nie będzie musiał wytężać wzroku z precyzją, kurde, aptekarza, dozować te wszystkie reagenty do fiolki, to też się rozczaruje. Jedna nadrzędna rzecz, za którą płacimy, jest właśnie ten wynik, który jak jest 6, to pokażę 6, który inaczej. Mój kolega nazwał to tak, że po prostu zakres tego, użyteczność tego jest 2, 3, 6, 7,5, 9,48 i tak dalej, a wielu z nas to czyni sporą różnicę. Można by długo gadać na ten temat. W tym momencie wezmę się za test GH, także jeżeli kogoś to nie interesuje, to może sobie przeskoczyć. Na koniec postaram się pokazać, ewentualnie przeczytać, ile tym konkretnym, tą prostszą wersją można wytestować oraz w jakim akwarium. Dla ciekawostki tylko dodam, że wersja Pro 6, i tutaj nie jestem pewien, czy tą wersją również nie da się to zrobić, bo tutaj można sobie jeszcze pościągać oprogramowanie, którego oryginalnie tutaj nie ma. Natomiast do tego stopnia jest to ciekawe urządzenie, że na przykład jeżeli ktoś ma, no niewielu z nas ma w domu basen, tak? Natomiast tym czymś można sobie zrobić testy nie tylko w akwarium, ale i w basenie, i w stawiku, czym tam jeszcze. Dobra. Idę kropelkować. Przejdźmy do konkretów. Mokre łapska, test GH na Exaqua Take 2. Bo pierwszy się wysypał. Gramy dalej. Łapska, samo gęste, bez pierdzielenia.
Mamy test GH. Będziemy je robić na wodzie słodkiej. Szczerze powiedziawszy, nie jestem przekonany, czy tym samym reagentem dałoby radę zrobić test GH na wodzie morskiej, ale to idzie sprawdzić. Niemniej jednak, mamy tutaj test GH, metoda Z021. Odpalamy urządzenie. Jak widzicie, nie mam żadnej instrukcji obsługi. Nie wiem, jak to zrobić. Jedziemy. Metody. Wchodzimy w metody. W każdej z tych opcji można tą metodę znaleźć, natomiast ja sobie idę od razu na freshwater. Pierwsza pozycja, zasadowość KH. Druga pozycja, twardość ogólna. GH, metoda Z021. Z021, zgadza się, zgadza się. Wchodzimy. Tutaj coś było kiedyś mierzone, ale dobra. Wciskamy sobie przycisk guide, co po angielsku oznacza po prostu prowadzić kogoś. I co mi mówi test? Znaczy nie, co mi mówi Exaqua? Pobierz 5 ml badanej wody. Spoko. Otwieram. Co my tu mamy w zestawie? Fiola. Jak to przy testach? Nic dziwnego. Tutaj jest fiola z dziurą. Sławna dzida. I to jest niuans, którego zoolek przy teście Exaqua zapomniał wytłumaczyć. Bo ktoś, kto robi to po raz pierwszy, dostaje... No, co najmniej nabiera wątpliwości. Co będziemy badać? Fiolka już jest wypłukana w wodzie badanej, bo na potrzeby filmu przyspieszymy ten proces. Zupełnie przypadkowo mam tutaj 5 ml wody nabranej do strzykawki z mojego holendra, gdzie GH powinno teoretycznie wynosić 6, natomiast przy nawozach wydaje mi się, że powinno być lekko ponad 6, a jak będzie 6,5, nawet pod 7, to też się nie zdziwię. Napełniamy fioleczkę. 5 ml wody. Patrzcie tutaj, jaką Exaqua piękną szmateczkę nam tutaj do zestawu dokłada. Nie jest to niezbędne, ale no powiedzmy, no, tyle siana się wydało, to chociaż ładna szmatka jest. Dobra. Pobrałem 5 ml badanej wody. Urządzeniu, urządzeniu, co mam robić dalej? Wciskam szczołeczkę. Aha, dodaj 10 kropli od czynnika GH1 i zamieszaj. Dobra, to umiem. Także jak widzimy, nic tutaj prościej nie idzie z tymi kropelkami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kolor nam się piękny, taki ciemny różyk robi. Ten odczynnik już nam nie będzie potrzebny. No i dobra, nie wiem co robić dalej, wciskam strzałeczkę. Wstaw fiolkę i zmierz zero. Już tłumaczę, po prostu urządzenie na wodzie zerowej przy każdym teście się kalibruje na przepuszczalność światła na wyniku 0. Wkładamy do gniazda, wciskamy 0, pomiar, bęc. I tutaj zaczyna się cały niuans. Pobierz 1 ml od czynnika GH2. I tutaj mamy tą naszą sławną dzidę, strzykaweczkę. I teraz robimy tak, bardzo, bardzo ciasno, naprawdę ciaśniutko wkładamy tą dzidę i radzę się do tego przyłożyć. Następnie bardzo, bardzo powoli, zaraz wytłumaczę dlaczego, bardzo powolutku pobieramy 1 ml płynu i w tym momencie nowinc już zaczyna już panikować, ale mi się pięknie ręce trzęsą, no... Jednak trema przed kamerą jest. Dla wyjaśnienia również dodam, że dolna krawędź czornego tłoczka, dół jest tutaj, a tu jest góra. A więc dolna krawędź czarnego tłoczka to jest to miejsce, którym ustawiamy sobie na 1 ml i w tym momencie pojawia nam się taki bąbel powietrza. I tutaj zoolog niestety słabo zrobił te filmy, że nie wytłumaczył, żeby po pierwsze nie panikować, bo tak ma być. Ten bąbel jest to różnica zawartości pomiędzy strzykawką a powietrzem, które znajduje się w tej wspomnianej wcześniej dzidzie. I mniej więcej jest to 2 ml. Ale jest to 2 ml powietrza. Nie panikujmy. Tak ma być. A teraz jak to spieprzyć? Jeżeli za słabo założymy tą dzidę, to tutaj może zastać powietrze. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli nie dość ciasno założymy i pobierzemy ten płyn,
takim siorbnięciem, za szybko. Po prostu tutaj się zrobi podciśnienie, ten bąbel nam wyjdzie większy. Jeżeli zrobimy poprawnie, dobrze wciśniemy ten dzióbek na strzykawkę i będziemy pobierać bardzo, bardzo delikatnie, wszystko będzie w porządku. To jest kwestia właśnie tego niuansu, który na filmach zooleka nie został ujęty i spowodował, że ja dostałem mindfucka i od razu w panice dzwoniłem po ludziach, którzy już to wcześniej robili i oni mi to wytłumaczyli, natomiast zoolek nie dał rady mi tego wytłumaczyć. Sorry zoolek, że was poprawiam troszeczkę, ale no to jest takie niuansidło. Także w kwestii tego, że jak ktoś chciał sobie kupić Exaqua i że tak powiem, wierzyć, że to zrobił, że to urządzenie zrobi testy za nas, no to się niestety troszeczkę pomylił. Jedziemy dalej. Strzałeczka. Wciśnij MEAS. Tu widzimy MEAS, to jest od słowa measure, czyli mierzyć. Wkładamy tę dzidę. Wciskamy measure. I tutaj widać, coś się zaczyna dziać. Co robimy następnie? Nie wciskamy tego płynu jak nie wiadomo co, tylko powolutku, po kropeleczce dozujemy odczynnik. Jak widać, parę minut to zajmuje. Oczywiście bez filmowania, bez tłumaczenia zrobiłbym to odrobinę szybciej, ale chciałbym, żeby to było w miarę czytelne. Ja sobie wkraplam po kropelce do momentu, aż coś się wydarzy, a co się wydarzy, zobaczymy sobie później, też nie będę faktów uprzedzał. Oczywiście udaję palejana, że robię to pierwszy raz, więc nie wiem, co się wydarzy. Na razie robię wszystko to, co mi urządzenie napisało na wyświetlaczu. No może poza niuansem tego bąbelka, którego nikt wcześniej wytłumaczyć nie chciał. W każdym bądź razie nie ma co panikować. Delikutaśnie wbijamy kropelka po kropelce. Zauważymy też sobie w którymś momencie, ważne jest, istotne, żeby tym troszkę potrząsać, że w którymś momencie, na filmie tego nie widać, ale o, właśnie, coś tu się zdarzyło. Urządzenie nam powiedziało, żebyśmy przestali wkraplać ten odczynnik. I teraz, oj, to będzie dziwne. Co robimy dalej? Bierzemy sobie... Oczywiście to jest śmieszne, no przecież to można policzyć w głowie, ale tak dla tego, żeby to było jasne i czytelne. Co robimy dalej? Bierzemy tą strzykawkę i dobrze odczytujemy, gdzie jest dolny tłoczek, ile... Chodzi o to, żebyśmy odczytali, ile nam w tej strzykawce zostało zawartości tego płynu wraz z tym bąbelkiem. I mnie tu pokazuje dokładnie 7,5. I teraz kolejna rzecz. Jak to spieprzyć? Ja w przypływie, że tak powiem, pośpiechu, za pierwszym razem wrąbałem to 7,5, wklepałem w urządzenie i urządzenie mi pokazało błędnie. Natomiast robimy tak. 1 odjąć 0,75 równa się i dokładnie tą cyfrę, różnicę pomiędzy 1 ml a tym, co zostało nam w strzykawce, tylko nie patrzeć od góry, tylko od dołu, bo ja też kiedyś wpierdzieliłem wynik, odczytałem to od góry, nieważne, zrobiłem to źle. Od jednego odejmujemy to, co nam zostało płynu oraz tego powietrza w strzykawce. I co następnie, co my musimy zrobić? Czego nam już niestety urządzenie nie mówi. Mówi nam to film. I mój, i Exaqua. Wpisujemy 0,25. W tym momencie mamy już wykonany test. Mówimy urządzeniu end, czyli kończymy zabawę. Ile nam pokaże? 6,6 dGH. I to jest cała kwestia, jak poprawnie zrobić ten test. Po prostu. Moment użycia tej strzykaweczki jest kluczowy. Trzeba to zrobić z olbrzymią precyzją, pietyzmem i niestety to jest ten czynnik rozczarowujący, że to urządzenie niestety nam za nas wszystkiego nie zrobi. Co zrobi, pokaże nam naprawdę bardzo fajny, dokładny wynik. To tyle. Wracamy na fotel. I na koniec
Włączmy to sobie. Tak, może pokażę. Domek, domek, metody, czyli nasze testy. Wybierz metodę. Tutaj są zapisane wszystkie metody. Oryginalnie w cenie, co tym można stestować, więc jedziemy. Będzie nudno. Jak koncert życzeń. Zasadowość. KH. Woda słodka. Zasadowość. KH. Woda morska. Twardość ogólna. GH. PH. Zakres. 4,5 do 6. PH. Zakres. 6 do 8,5. PH. Woda słodka. Zakres 4,5 do 9. PH. Woda morska. Zakres 4,5 do 9. Azotany. NO3. Wysoki zakres. Azotany. NO3. Niski zakres. Azotyny. NO2. Wysoki zakres. Czyli jak jest dużo po prostu. Azotyny. NO2. Niski zakres. Dodam tylko, że wysoki zakres, niski zakres robimy tym samym testem reagentem. Amoniak całkowity. NH4. Woda słodka. Amoniak całkowity. NH4. Woda morska. Fosforany. PO4. Woda słodka. Fosforany. PO4. Woda morska. Żelazo. Fe. Mangan. Miedź. Woda słodka. Miedź. Woda morska. Krzem. Potas. Wysoki zakres. Potas. Niski zakres. Potas. Woda morska. Wapń. Woda morska. Magnez. Woda morska. Wapń. Woda słodka. I tu dodam, że naprawdę jest dokładny. Pierwszy test na wapń i magnez, który naprawdę pokazuje ten pieprzony wapń i magnez. Jedziemy dalej. Magnez, woda słodka. Jod. Siarczany, SO4, woda słodka. Siarczany, SO4, woda morska. Tlen rozpuszczony, O2. Dwutlen, wągla, CO2. I koniec. No jest tego trochę. Mokre łapska. Dobranoc. Mnie tam się podoba.